Dzień dobry, witamy serdecznie na spotkaniu autorskim z panem Michałem Kubiczem, autorem rewelacyjnych powieści historycznych osadzonych w realiach starożytnego Rzymu. Do tej pory ukazały się trzy książki, czyli Agrypina, Cesarstwo we krwi, Tyberiusz, Cesarstwo nad przepaścią i najnowsza powieść, czyli Kaligula, Wyznania szaleńca. Dzień dobry i bardzo mi miło pana gościć. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie serwisu ciekawostkihistoryczne.pl oraz wszystkich organizatorów Booktargu, czyli Lubimy Czytać, Allegro i Legimi. No i naprawdę jestem wdzięczna, że znalazł pan czas na to spotkanie, bo wiem, że z tym bywa ciężko. Witam państwa, witam panią również bardzo serdecznie. Oczywiście z czasem zawsze jest krucho, ale dla czytelników ten czas się zawsze musi znaleźć. To my się bardzo, bardzo cieszymy. Doczytałam, że z wykształcenia jest pan prawnikiem i wydaje mi się, że prowadzi pan jakby aktywną działalność prawniczą. Więc jak to się stało, że został pan pisarzem i jak godzi pan te dwie role? Faktycznie, jestem aktywnym zawodowo radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii prawnej, natomiast pisanie książek historycznych to jest moje hobby, to jest takie dodatkowe zajęcie, którym staram się oderwać od mojego życia zawodowego, żeby mieć tę drugą sferę życia, w której mogę odpocząć od problemów zawodowych, można powiedzieć. Tak to się w każdym razie wszystko zaczęło mniej więcej w 2012 roku. No i muszę przyznać, że sam jestem nieco zaskoczony, że pierwotnie myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie taka jednorazowa przygoda, że to będzie napisanie jednej książki, być może do szuflady, nawet nie spodziewałem się, że ktokolwiek ją będzie chciał wydać. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ta jednorazowa przygoda, jednorazowy strzał okazał się takim hobby na bardzo, bardzo długo i prawdę powiedziawszy nie zanosi się, żeby się miało prędko skończyć. A w tej chwili bardziej pan się identyfikuje jako właśnie pisarz? Powiem tak, od godziny 9 rano, kiedy jestem w biurze kancelarii, do godziny 18 jestem zdecydowanie radcą prawnym. Po godzinie 18 i w weekendy zamieniam się w pisarza. Także jak pani zapytała na samym początku, pani redaktor, czy to da się pogodzić? Oczywiście to się da pogodzić, nie jest to łatwo. Trzeba zachować na pewno bardzo dużą dyscyplinę, żeby nie doprowadzić do tego, żeby działalność, która jest tylko działalnością hobbystyczną, żeby przeważyła i zaczęła wpływać na nasze życie, na moje życie zawodowe. Nie mogę do tego dopuścić. Natomiast jeżeli tę dyscyplinę się potrafi, tę równowagę potrafi się utrzymać i potrafi się skupić na tym, żeby w godzinach pracy jednak myśleć przede wszystkim i tylko i wyłącznie o pracy, to jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast wymaga, nie da się ukryć, bardzo dużo wysiłku, ponieważ przede wszystkim trzeba poświęcić w tym momencie dużo wolnego czasu, który normalnie poświęcamy czy to na znajomych, czy na jakieś inne rozrywki, na chodzenie do kina, no trzeba poświęcić już na myślenie o książce, a więc wtedy, kiedy inni siedzą sobie w kawiarence i czytają gazetę, to ja zazwyczaj siedzę z komputerem i zastanawiam się nad kolejnymi scenami. Kiedy moje dzieci idą do kina, to bardzo często ja czekam pod kinem też w kawiarence i też tam pracowicie coś tam klepię. Na wakacje też zawsze zabieram komputer, więc wieczorami też coś tam zawsze tworzę. Więc nie jest to łatwe, ale jako zajęcie dodatkowe jak najbardziej można to pogodzić z pracą zawodową. No niesamowita historia i też podziwiam, że jest pan w stanie aż tyle czasu poświęcić, ale to dobrze, że to jest fajna też na pewno odskocznia. No wszystkie te powieści są osadzone w realiach starożytnego Rzymu, tak jak wspomniałam na początku, więc skąd ta szczególna miłość, zainteresowanie właśnie Rzymem? Być może to kwestia podróży, być może jakieś szczególne lektury? Proszę o tym opowiedzieć. Myślę, że to i jedno, i drugie. Przede wszystkim takie pierwsze zainteresowanie starożytnym Rzymem pojawiło się u mnie już w bardzo wczesnym dzieciństwie. Miałem naprawdę wielką szansę podróżować z moimi rodzicami, kiedy miałem 7-8 lat, podróżować po północnej Afryce. I pamiętajmy, że kraje północnej Afryki w starożytności to były prowincje starożytnego Rzymu bardzo bogate, jedne z najbogatszych prowincji, więc było tam bardzo wiele wspaniałych, bardzo pięknie zbudowanych miast rzymskich. I to był ten moment, kiedy zetknąłem się po raz pierwszy ze starożytnym Rzymem. To było dla mnie fascynujące doświadczenie. No, proszę pamiętać, że były to lata 80., wczesne lata 80., kiedy w ogóle Polacy bardzo mało podróżowali, a ja miałem tą niepowtarzalną szansę, której wielu moich rówieśników mi wówczas zazdrościło, zobaczyć na własne oczy te kraje, które dla większości Polaków wówczas były zamknięte. I
między innymi wtedy właśnie zobaczyłem te pierwsze, po raz pierwszy te wspaniałe ruiny rzymskich miast, między innymi najwspanialsze, jedno z najwspanialszych miast, tak zwane Pompeje Afryki, czyli miasto Timgard, położone w dzisiejszej Algierii, bardzo dobrze zachowane, na pięknym planie, szachownicy z tymi wspaniałymi zabytkami, z łukami triumfalnymi, z teatrem, z słynnymi rzymskimi latrynami, z tymi charakterystycznymi domami, z ogródkami, z atriami, no to wszystko, co się kojarzy właśnie z taką rzymską rzeczywistością. Więc to było wtedy naprawdę fascynujące doświadczenie, które gdzieś tam zostało we mnie na bardzo długo. Później były oczywiście lektury szkolne, typu Quo Vadis i tak dalej, natomiast później na długi czas to zainteresowanie Rzymem jakoś tak przygasło, i skupiłem się wyłącznie na czytaniu, okazjonalnym czytaniu książek. W sumie po raz pierwszy w Rzymie, w mieście, byłem w roku chyba 2007, więc naprawdę stosunkowo niedawno, można powiedzieć. W każdym razie byłem już dorosłym człowiekiem i dopiero po przeczytaniu którejś tam z kolei książek na temat starożytnego Rzymu, takich książek naukowych, popularno-naukowych, dopiero wówczas dojrzała we mnie myśl, że no kurczę, przecież taką książkę to ja też mogę napisać w gruncie rzeczy. No i tak to się zaczęło. Rewelacja. To jest bardzo ważne, że różnego rodzaju pasje i takie zainteresowania, hobby są zaszczepiane właśnie w dzieciństwie. A jeśli chodzi o pana dzieci, to też pan stara się zarazić tą pasją do podróży, do historii, do Rzymu? Próbowałem, ale uważam, że jednak każdy musi znaleźć swoją własną pasję, swoje własne zainteresowania, więc uważam, że jeżeli będę na siłę próbował ich, moje dzieci przekonać do tego, żeby interesowały się tą tematyką, obawiam się, że mogę osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Więc na razie one wiedzą, czym ja się interesuję, znają moje pasje, wiedzą, że piszę książki, wiedzą, że staram się raz, dwa razy do roku jechać do Rzymu, natomiast albo do Neapolu, albo do innego miasta, gdzie są zachowane pozostałości starożytnej cywilizacji. Natomiast na razie nie forsuję tego u nich i nie staram się ich na siłę przekonać, żeby zainteresowały się tym samym. Jasne. A w jakim są wieku, jeśli mogę zapytać? Bo chcę zapytać, czy czytają pana książki, ale one się dla dzieci niekoniecznie nadają, także stąd pytam. No, zdecydowanie dla dzieci się nie nadają. Starszy syn ma już w tej chwili ponad 14 lat, córka ma 12. Niecałe. Czyli jeszcze przyjdzie na to czas. Na lekturę książek taty. No, mówię, że się nie nadają w tym znaczeniu oczywiście, że one są bardzo brutalne, dużo tam też znajdziemy tych słynnych scen, także na pewno jest to lektura dla starszego czytelnika, ale być może tłumaczy to niezwykłą popularność tych książek, ponieważ na portalu Lubimy Czytać one wszystkie trzy mają bardzo wysoką ocenę. Mi osobiście szalenie podoba się to, z jaką dbałością odwzorowuje pan realia historyczne właśnie w tych powieściach i chciałam zapytać o to, w jaki sposób merytorycznie przygotowuje się pan do pisania, z jakich źródeł pan czerpie, no bo te książki są, jakby mają taką bardzo rzetelną podbudowę właśnie merytoryczną, historyczną. Staram się maksymalnie korzystać z nie tylko ze źródeł historycznych, ale przede wszystkim również z opracowań historycznych. I to jest, myślę, bardzo ciekawe, dlatego że korzystając wyłącznie ze źródeł, z tekstów źródłowych, oczywiście mówię o przekładach na język polski, czy to Swetoniusza, czy Tacyta, Kasjusza Diona, innych historyków starożytnych, siłą rzeczy bardzo często jest się skazanym trochę na ich punkt widzenia. Tymczasem jest już praktycznie pewne, że każdy z tych starożytnych historyków, z których dzisiaj korzystamy, odtwarzając to, co się wydarzyło 2000 lat temu, każdy z nich miał jakieś swoje własne sympatie, antypatie, uprzedzenia i tak dalej. I w gruncie rzeczy żaden z nich nie był obiektywny. Więc staram się korzystać z opracowań historycznych głównie po to, żeby spróbować poznać, jaki jest pogląd różnych historyków na te same postaci, na te same wydarzenia, bo historia starożytna to jest nauka, która siłą rzeczy
polega na interpretowaniu źródeł i na wyciąganiu z nich wniosków. I te wnioski mogą być często bardzo rozmaite w zależności od tego, kto je formułuje. Więc te same postaci też mogą być oceniane bardzo różnie. Te same wydarzenia mogą podlegać różnym interpretacjom. Dlatego staram się korzystać nie tylko ze źródeł historycznych, ale przede wszystkim także z tych różnych opracowań tego samego tematu, po to, żeby poznać różne punkty widzenia, różne interpretacje, różne wersje historii, jakie można wyciągnąć z tych samych faktów. Więc to pozwala mi właśnie spojrzeć na poszczególnych bohaterów, których umieszczam w moich książkach, czasami w sposób odbiegający od takiego stereotypu, od takiego utartego poglądu na ich temat. Tak jak na przykład dotyczy to Kaliguli, który jest zapamiętany przez i utrwalił się w kulturze masowej, w wyobraźni masowej w taki, a nie inny sposób, jako tyran, despota, krwawy, perwersyjny, dopuszczający nie tylko cudzołóstwa, ale też współżyjący z własnymi siostrami i tak dalej. A ja starałem się właśnie, korzystając z różnych innych źródeł, spróbować zdrapać wszystko z tego wizerunku, z tego utrwalonego wizerunku Kaliguli, zdrapać wszystko to, co mogło być jakimś wytworem na przykład niechęci jakiegoś historyka do jego postaci, albo jakiejś czarnej legendy, albo jakichś innych opowieści, które narosły już długo po jego śmierci. Mhm. Oprócz tego oczywiście, bo jeszcze dokończę tylko myśl, zapytała Pani o to, w jaki sposób odtwarzam te realia historyczne i tak dalej. No przede wszystkim też bardzo dużo podróżuję w tamte rejony. Mam od tego 2006 roku już nie zliczę wszystkich moich podróży do Włoch, do Neapolu, do Pompeju, do Herkulanum, do innych miast, do Ostii, do samego Rzymu oczywiście i do innych miast, gdzie zachowały się ruiny rzymskie. Mam ogromną bibliotekę w tej chwili własnych zdjęć. Tam są dziesiątki tysięcy zdjęć, gdzie utrwalam mozaiki, rzeźby, malowanie, gdzie są... Staram się z tego korzystać przy opracowywaniu każdej sceny, aby w każdej scenie książki, nad którą właśnie piszę, żeby pojawiały się jakieś odniesienia do tego, co faktycznie widziałem. No to jest niesamowite i ta dbałość jest bardzo widoczna w pańskich książkach, mi to bardzo imponuje, ale też bardzo podoba mi się to faktycznie, już pan nawiązał, chciałam o to zapytać troszkę później, ale myślę, że okazja jest dobra, że te postaci, pańscy bohaterowie, oni są tacy właśnie uczłowieczeni, czyli oni mają inny wizerunek niż taki, jaki my przeciętnie znamy z kart historii. Też oczywiście pomyślałam od razu o Kaliguli, no bo to tak chyba najlepszy przykład w uproszczeniu: cesarz szaleniec, prawda, despota i dewiant, a tu się okazuje, że potrafi pan pokazać taką ludzką twarz, nie na zasadzie usprawiedliwienia tej postaci, ale zarysowania na przykład przyczyn, dla których może się zachowywać w taki czy inny sposób, więc bardzo ważnym elementem pana powieści jest ta warstwa taka psychologiczna bohaterów i ich pogłębienie psychologiczne. Jak pan tworzy tę warstwę właśnie taką psychologiczną u swoich bohaterów? Co zrobić, żeby oni stali się tacy bardziej ludzcy i bardziej bliscy? Myślę, że tutaj może powinienem zacząć od tego, że w gruncie rzeczy to jest najważniejsza część mojej pracy jako pisarza. Przede wszystkim zawsze przystępując do pisania każdej książki, każdej kolejnej książki, staram się zobaczyć w moich bohaterach właśnie coś ludzkiego. Czyli tak naprawdę to jest bardzo często w ogóle punkt wyjścia pracy nad książką, żeby spróbować zobaczyć w tych postaciach nie tylko takie marmurowe posągi albo martwe postaci z podręcznika, tylko żeby zobaczyć postać z krwi i kości, która myśli tak jak my, która kochała, która nienawidziła, która się bała, która miała swoje pasje, miała swoje radości, swoje lęki, była być może zawistna, była, no w każdym razie cały ten bagaż takich ludzkich emocji, ludzkich uczuć, które towarzyszą każdemu z nas i które również musiały towarzyszyć tamtym postaciom, tylko
Dzisiaj po 2000 lat, kiedy czytamy ogólnie o zwycięstwach takiego czy takiego cesarza, króla, czy o morderstwie, czy o truciu, czy o walkach o władzę, no generalnie czytamy o tym sucho, to są dla nas już tylko suche fakty, ale przecież z każdym z tych faktów związany jest ogromny bagaż emocji, ogromny bagaż uczuć, tragedii ludzkich, których już dzisiaj nie pamiętamy. I właśnie przygotowując się do pisania każdej książki, staram się w pierwszej kolejności odszukać, ustalić te podstawowe fakty historyczne, brzydkie słowo, fakty historyczne, przepraszam, postaram się ustalić te podstawowe fakty znane historykom, uszeregować je w odpowiedniej kolejności, zrobić z tego, powiedzmy, rodzaj takiego szkieletu, na którym ma się oprzeć cała historia, ale później staram się właśnie z tych, pod tymi faktami odszukać, odkopać cały ten bagaż ludzkich uczuć, który musiał się z nimi w jakiś sposób wiązać. I one, te uczucia stanowią całe to uzupełnienie powieści, dzięki któremu postaci stają się właśnie takie ludzkie. I to jest, kiedy ktoś mnie pyta właśnie w ogóle po co ja piszę, dlaczego ja piszę, co sprawia, że mam taką potrzebę, to ja zawsze odpowiadam w ten sposób. Zresztą sformułowałem mój, można powiedzieć, pisarski program w posłowiu do mojej pierwszej debiutanckiej powieści. Tam na samym końcu, w ostatnich kilku zdaniach jest po prostu powiedziane, że moim celem jest pokazanie, że to nie są tylko martwe, marmurowe posągi, czy z brązu, czy z jakiegoś złota, srebra i tak dalej, tylko są to pomniki żywych postaci i że może właśnie dzięki takiemu, a nie innemu napisaniu książki, tej powieści, te postaci na chwilę ożywają i może dzięki temu właśnie stają się nam trochę bliższe i nie są tylko takimi kamiennymi pomnikami. Więc to jest taki jest cel mojej pracy, właśnie pokazać tę ludzką stronę tych ludzi, tych postaci i pokazać, że to nie były tylko i wyłącznie martwe jakieś persony, o których tylko i wyłącznie czytamy w książkach, ale z którymi nic ludzkiego się nie wiąże. No właśnie w taki sposób powinno się o historii opowiadać, bo dzięki temu ona jest dla nas łatwiejsza, bliższa, łatwiej ją zrozumieć, jak sobie uświadomimy, że no może ci ludzie żyli w innych realiach, ale mieli te same słabości, kierowały nim te same pasje czy jakieś emocje, to sprawia wszystko, że no widzimy, że ta historia po prostu cały czas żyje, że też my możemy stać się takimi bohaterami historii. Jestem akurat nauczycielką historii i bardzo lubię przez taki pryzmat na lekcjach opowiadać o postaciach historycznych, stąd zawsze wyszukuję wiele różnych smaczków, jeśli chodzi o biografię, to się świetnie sprawdza i to mi się szalenie podoba w Pana książkach. Ale takim głównym bohaterem Pana książek w zasadzie jest Rzym, bo jak czytamy te powieści, to możemy odbyć naprawdę niesamowitą wycieczkę i nawet jak ktoś nie był w Rzymie, to jest w stanie pewnego rodzaju trasę sobie odtworzyć, zwizualizować sobie miejsca, które Pan bardzo dokładnie opisuje. Widać, że bardzo dobrze zna Pan topografię Rzymu, choć nie tylko, bo mi się na przykład bardzo rzuciło w oczy też opis na przykład Capri, czy innych miejsc, też jak Germanię Pan opisywał, no to jest wszystko takie bardzo żywe, bardzo konkretne, widać, że tam jest ogrom wiedzy. I tutaj mam tak naprawdę kilka pytań związanych z tą świetną znajomością topografii, czyli jak to się dzieje, że poszczególne lokacje czy lokalizacje trafiają do powieści, bo słyszałam na Pana live, że czasami jest tak, że znajduje Pan fantastyczne miejsce i bardzo chce, żeby ono się w powieści znalazło, więc chciałabym, żeby poopowiadał nam Pan troszeczkę o tym, jak wygląda proces właśnie pod takim kątem topograficznym, czy opisu różnych miejsc, które się znajdują w powieści, to jest też niesamowity element tych książek. Faktycznie Rzym jest takim jednym z bohaterów, najważniejszym bohaterem wszystkich książek, taki wspólny mianownik. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten Rzym, który jest opisywany w książkach, to nie jest ten sam Rzym, którego ruiny dzisiaj możemy oglądać, zwiedzając Wieczne Miasto, ponieważ no, tak się składa, że wszystkie książki, które dotychczas napisałem, ich akcja rozgrywa się
w pierwszym wieku naszej ery, podczas gdy zdecydowana większość zabytków, które dzisiaj możemy oglądać w Rzymie, pochodzi z wieku drugiego albo nawet trzeciego, albo z początku czwartego. Więc tak się składa, że ciężko jest, bardzo ciężko jest odtworzyć topografię starożytnego Rzymu wieku pierwszym, bo to jest ten Rzym, którego ruin praktycznie nie widzimy. Nawet kiedy zwiedzamy dzisiaj Forum Romanum, czy Palatyn, czy Kapitol, to nie znajdziemy, to naprawdę znajdziemy bardzo niewiele zabytków, które istniały w czasach, o których ja piszę w moich książkach. Natomiast faktycznie zdarza się tak, że po prostu mam, powiedzmy, poznając architekturę starożytnego Rzymu, jego topografię, no bardzo często robię sobie wręcz taki katalog miejsc, jeszcze zanim w ogóle te miejsca trafią do moich książek, to ja już wiem, o, to będzie fajne, tu się coś musi wydarzyć, to będzie fajne miejsce, to jest miejsce, które świetnie nadaje się do stworzenia jakiegoś ciekawego, malowniczego opisu. Miejsce, w którym będzie można opisać na przykład, nie wiem, jakieś święto, jakąś ceremonię religijną, albo jakieś wydarzenie, nie wiem, obyczajowe na przykład. Więc ponieważ staram się, żeby opisy w moich książkach były jak najbardziej plastyczne, no ale też jak najbardziej realistyczne, no więc stąd w książkach zazwyczaj pojawiają się miejsca, które istnieją faktycznie, albo których ruiny zostały odkopane, albo nawet jeżeli one dzisiaj nie są widoczne, to przynajmniej archeolodzy zdążyli już poznać ich plany, odtworzyć ich przypuszczalny wygląd. Więc nawet jeżeli dzisiaj turyści ich nie widzą, to one gdzieś tam generalnie są ukryte często pod wieloma metrami współczesnego poziomu gruntu. Tak, natomiast wspomniała Pani o Capri. Powiem tak, Capri to jest przypadek bardzo szczególny, dlatego że kiedy pisałem moją pierwszą książkę, a Capri się pojawia we wszystkich moich trzech książkach, w jakimś tam, przynajmniej szczątkowo. Natomiast kiedy pisałem moją pierwszą książkę i tam zawarłem po raz pierwszy opis Caprei, właściwie jak mówili starożytni Rzymianie, i wspaniałego pałacu zbudowanego przez cesarza Tyberiusza, to tak się składa, że wtedy jeszcze tam nie byłem. jeszcze nie udało mi się tam dotrzeć. Natomiast zetknąłem się ze wspaniałymi rekonstrukcjami tego pałacu, rezydencji cesarza Tyberiusza na Capri i po prostu zapragnąłem gorąco umieścić ten pałac w mojej książce. Nawet jeżeli nie było jakiegoś takiego wymogu fabularnego, fabuła naprawdę nie zmuszała mnie do tego, żeby tam akurat umieścić część akcji, ale po prostu ten pałac był, rekonstrukcje tego pałacu, do których dotarłem, były tak zapierające dech w piersiach, że nie mogłem się oprzeć. One się po prostu, opis tego pałacu się musiał tam pojawić. Więc czasami się zdarza właśnie i tak. No później mogę powiedzieć jedynie na własne usprawiedliwienie, że kiedy już pisałem kolejne książki, to już byłem na Capri, już wiem, już dokładnie na własne oczy zobaczyłem, jak to wszystko wyglądało. I z pewną satysfakcją stwierdziłem, że w niewielu punktach się pomyliłem, na szczęście. Więc natomiast tak, no jeśli chodzi o topografię, to pytała Pani, skąd czerpię informacje. Oprócz oczywiście własnych doświadczeń, własnych wyjazdów do Rzymu, topografię ustalam na podstawie bardzo profesjonalnych już w tej chwili źródeł opracowań historycznych. Są bardzo profesjonalne słowniki, tak zwane słowniki architektury starożytnego Rzymu, atlasy architektury starożytnego Rzymu. Są bardzo ciekawe wykłady, które można znaleźć w internecie, wykłady prowadzone na różnych uniwersytetach na świecie, ogólnodostępne, gdzie omawiana jest architektura i topografia starożytnego Rzymu, gdzie są tworzone również wirtualne rekonstrukcje poszczególnych budowli albo całych dzielnic nawet. I to są wszystko źródła pomocnicze, z których również bardzo, bardzo często korzystam. A jeżeli mamy taką sytuację, że praktycznie nie ma źródeł archeologicznych, a wymogi fabularne mówią, że dane miejsce musi się w
takiej powieści znaleźć. Ja oczywiście celowo zadaję to pytanie, bo znalazłam kilka takich przykładów i pan troszeczkę o tym już opowiadał też u siebie na spotkaniu. No to jak pan sobie radzi z taką sytuacją? Jeżeli na przykład trzeba opisać dom Antoni Młodszej, wiem, że to było ciekawe wyzwanie, która była babką Kaliguli, albo taki pałac Kleopatry, czy sama Aleksandria, to jak to się dzieje, że nadal te opisy są tak przekonujące, nadal one są zgodne z realiami, a przecież konkretnych źródeł bardzo, bardzo mało, żeby takie miejsca odtwarzać? To w ten sposób chyba powinienem odpowiedzieć. Faktycznie jest bardzo wiele miejsc w moich książkach, opisanych w moich książkach, które dzisiaj są, powiedzmy, pod znakiem zapytania. Nie wiemy, jak wyglądały, nie wiemy, gdzie się dokładnie znajdowały i tak dalej. Bardzo często zresztą ja też muszę przyjąć pewne, no nie jestem w stanie, nie jestem profesjonalnym archeologiem i historykiem, więc nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, gdzie coś się znajdowało. Natomiast no, mogę przyjąć pewne założenia i oczywiście w takim zakresie, w jakim one nie zmieniają jakoś drastycznie realiów historycznych czy biegu wydarzeń, no, to uważam, że nie ma w tym nic złego, że pewne informacje są wytworem mojej literackiej wyobraźni. Na przykład w książce Tyberiusz pojawiły się dwa domy Antoni Młodszej. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszy dom Antoni Młodszej nie jest wcale fikcją literacką. Ten dom został mniej więcej zidentyfikowany podczas prac archeologicznych na Palatynie, na północnym narożniku wzgórza, czyli mniej więcej w okolicach dzisiejszych ogrodów Farnese. Nie był to duży dom, raczej taki stary, republikański typ domu. I no, mając orientacyjny jego plan, taki opracowany przez archeologów i wiedząc, jakie były w tym czasie, jakie dominowały gusta architektoniczne, jeśli chodzi o wykończenie wnętrz i tak dalej, no stosunkowo łatwo na zasadzie analogii możemy sobie taki dom wyobrazić. No, zgodnie z fabułą powieści, dom Antoni Młodszej został ostatecznie zburzony i na jego miejscu powstał pałac cesarza Tyberiusza. Antonia zaś miała zamieszkać w innym miejscu. Wiemy, że dom Antoni Młodszej, w którym ona zamieszkała, również później znajdował się na Palatynie, tylko w innym miejscu. Nie wiem dokładnie gdzie. No ale trochę na zasadzie kombinowania, no musiałem wskazać jakieś inne miejsce, które nie było w tym czasie zajęte przez jakieś inne budowle. No więc wybrałem sobie po prostu jeden z obszarów Palatynu i tam umieściłem ten nowy dom Antoni Młodszej. I teraz jak on wyglądał? No, tego też nie wiem, jak wyglądał. Nie mam zielonego pojęcia, jak mógł wyglądać. Natomiast posłużyłem się też analogią i ponieważ wiemy, że później w tym domu przez stosunkowo krótki czas mieszkała Agrypina Młodsza, to jest bohaterka mojej również tej debiutanckiej powieści. Wiemy, że w tym domu zamieszkała Agrypina Młodsza, więc wiemy, że musiał to być dom no, godny matki cesarza, a więc musiał być duży, musiał być elegancki, musiał być bardzo wytworny. No więc w tym przypadku posłużyłem się znowu analogią. Jako pierwowzór dom Antoni Młodszej na Palatynie został wybrany dom Fauna w Pompejach, który spełniał wszystkie warunki. Był duży, bardzo rozległy, był bardzo elegancki, ale przede wszystkim był wykończony w sposób bardzo charakterystyczny, ponieważ nawiązujący trochę do starszej jeszcze republikańskiej epoki, czyli w sposób bardzo nobliwy i dostojny. I to mi tak pasowało właśnie do charakteru tej postaci, żeby to nie był taki dom nowobogacki, krzyczący nowymi freskami, mozaikami i tak dalej, tylko właśnie raczej taki dostojny i nawiązujący do przeszłości. Dom Fauna w Pompejach idealnie się nadawał właśnie na pierwowzór domu Antoni Młodszej na Palatynie. A jeśli chodzi o pałac Kleopatry albo Aleksandrii właśnie, bo tutaj też to są ciekawe historie. Miałem ogromny problem. Jeśli w ogóle Aleksandria i wygląd Aleksandrii w pierwszym wieku naszej ery był dla mnie bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. Więc opisów Aleksandrii, nie wiem, raczej nie można traktować jako jakiegoś
jakiejś informacji historycznej, raczej jest to wytwór mojej wyobraźni. Wyobraziłem sobie Aleksandrię jako właśnie taką mieszankę wielu kultur, miasto bardzo kosmopolityczne, w którym wpływy egipskie mieszają się z greckimi, rzymskimi, żydowskimi również, więc opis Aleksandrii jest pod tym względem zupełnie fikcją literacką, pomijając oczywiście to, że byłem zarówno w Egipcie, byłem w Tunezji, byłem w Algierii, byłem w Maroku, no więc mogłem sobie jedynie wyobrazić, jak niektóre opisy, które są zawarte w książce o Kaliguli, to jest podróż do Aleksandrii wzdłuż wybrzeża, no to te opisy wybrzeża są oparte trochę na moich własnych doświadczeniach, jeśli chodzi o kraje arabskie. Natomiast samo miasto, no raczej wytwór wyobraźni. Dzisiejsza Aleksandria, znaczy starożytna Aleksandria, dzisiaj niestety w dużej mierze znajduje się pod wodą albo pod ziemią, więc jest ona, jeśli chodzi zwłaszcza o ten najstarszy okres, ten okres pierwszego wieku, stosunkowo słabo poznana i obawiam się, że nie ma jakichś bardzo dogłębnych opracowań, jak faktycznie mogła wyglądać. Te takie pojedyncze artefakty, które są wydobywane, czy to z dna morza, czy odkopywane podczas jakichś prac archeologicznych przy okazji procesów budowlanych, inwestycyjnych, no pokazują, że faktycznie było to miasto, w którym znajdowało się zarówno rzeźby i architektura typowo egipska i nawiązująca do stylistyki sztuki starożytnego Egiptu, no, ale też już nowsze wpływy, czy greckie, czy rzymskie. Jest trochę taka mieszanka kulturowa i tak starałem się ją przedstawić, tak sobie wyobraziłem i tak została opisana w mojej książce. No mi się to właśnie bardzo podobało i dlatego też celowo zapytałam o to miejsce, bo to jest też ważne, żebyśmy no, po prostu mogli tworzyć pewnego rodzaju analogię, prawda, czy po prostu wnioskować z miejsc podobnych i to mi się bardzo podoba i zupełnie nie przeszkadza oczywiście, wręcz uważam, że jest to wielka wartość pana powieści, także serdecznie dziękuję, że pan o tym opowiedział. Ale z tych wszystkich... ja jeszcze dodam wejdę w słowo. Z tą analogią trzeba niestety postępować bardzo, bardzo ostrożnie, bo mamy taką naturalną tendencję, żeby na przykład żeby traktować dobrze zachowane miasta, takie jak właśnie Pompeje, Herkulanum, czy wspomniany wcześniej przeze mnie Timgad, trochę jako taki Rzym w miniaturze, a to jest jednak nieprawda. To są rzeczy zupełnie nieporównywalne. To tak jakbyśmy chcieli porównywać dzisiaj, nie wiem, jakieś dwumilionowe czy trzymilionowe miasto z jakimś stosunkowo małym miasteczkiem gdzieś na prowincji. Nie ujmując oczywiście nic miasteczkom na prowincji, które mają swój urok, ale jak gdyby nie można przekładać jeden do jednego wyglądu tych miast i porównywać z Rzymem. O ile na przykład, kiedy zwiedzamy Pompeję czy Herkulanum, to co nam się przede wszystkim rzuca w oczy? Przede wszystkim rzuca się w oczy charakterystyczna zabudowa złożona z takich mniejszych lub większych domów, które mają swój ogródek, mają swoje atrium, mają swoje, no takie, i z tym nam się kojarzy dzisiaj architektura rzymska, mieszkalna. Tymczasem to w ogóle jest to nijak nieprzykładalne do tego, jak wyglądał starożytny Rzym. Mówię o stolicy. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że w IV wieku przeprowadzono rodzaj takiego rejestru miejskiego i ten rejestr miejski wykazał, o ile dobrze pamiętam, mówię teraz z pamięci, około 1700 albo 1900 tak zwanych domus, czyli właśnie to charakterystyczny dom z atrium i perystylem. 1700, może 1800, nie pamiętam dokładnie. To jest mniej więcej tyle rodzin w Rzymie, można powiedzieć, tyle rodzin dysponowało własnym takim typowym domem. Tymczasem takich tak zwanych insuli, czyli takich wielorodzinnych bloków mieszkalnych, to oczywiście słowo blok nie jest najlepszym porównaniem, ale dla uproszczenia już, żeby nie komplikować, użyjmy. Czyli taki wielorodzinny obiekt mieszkalny, naliczono ich ponad 40 tysięcy.
co pokazuje różnicę skali, czyli takie nazwijmy to, nie wiem, kamienice czynszowe, bo to chyba najlepsze porównanie, takie kamienice czynszowe w gruncie rzeczy sięgające 5, 6, czasami nawet 7 pięter, no, dominowały w architekturze starożytnego Rzymu, jeśli chodzi o stolice, a nie te takie właśnie urocze domy z kolumienkami, z atrium, z ogródkiem i tak dalej. Nie, no, właśnie przytłaczająca większość Rzymian mieszkała w tych takich kolosalnych, ogromnych kamienicach czynszowych, o koszmarnych warunkach mieszkalnych. Byłem latem zeszłego roku, miałem okazję wejść do takiej kamienicy. Jest taka kamienica zachowana jest to najlepiej zachowana kamienica w Rzymie z tamtych czasów, tak zwana Insula Aracoeli, na zboczu Palatynu, na zboczu Kapitolu. I to, co mi się przede wszystkim rzuciło w oczy, dzisiaj można zbierać tylko fragment tej kamienicy, niewielki fragment, reszta jest niestety zamknięta ze względu na zły stan techniczny, ale proszę sobie wyobrazić, że to, co mi się rzuciło w oczy, to przede wszystkim malutkie pomieszczenia, z których każde było wynajmowane oddzielnej rodzinie, a czasami dwóm rodzinom. Malutkie pomieszczenia, one miały po kilkanaście metrów kwadratowych, ale były ustawione nie wzdłuż ściany frontowej z oknem i z jakimś wyjściem, z jakimś dopływem powietrza, tylko one były ustawione w rządku, w poprzek, wzdłuż takiego małego, ciemnego korytarza, bez żadnego okna, bez niczego, takie ciemne nory, tylko nad drzwiami było takie niewielkie, malutkie okienko, no, które zapewniało dopływ powietrza z korytarza, nie z zewnątrz, tylko z korytarza. Więc i tak mieszkała przytłaczająca większość mieszkańców Rzymu, w koszmarnych warunkach, a nie w tych uroczych domkach z kolumienkami. Mm-hmm. Więc czyniąc te analogie, czy to z Pompejami, czy z Herkulaną, czy z Ostią, czy z Gadem, no trzeba mieć właśnie na względzie cały czas, że życie w starożytnym Rzymie jednak wyglądało zupełnie inaczej i to miasto wyglądało zupełnie inaczej niż te urocze miasteczka na prowincji. Niesamowite. Znaczy, w ogóle jak pan opowiada, to mam wrażenie, że przygotowanie się do napisania takiej powieści zajmuje jakąś abstrakcyjną ilość czasu. Sama ta warstwa merytoryczna, już nie mówię o fabule, czy jest pan w stanie oszacować, ile czasu przygotowuje się pan właśnie tak merytorycznie pod kątem też tej topografii, miejsc, o których chce pan powiedzieć, plus tak typowo wiedzowo, historycznie. Jak to w proporcji wygląda do tworzenia samej fabuły i ile czasu pisze się taką powieść? To może zacznę od końca. Każdą książkę piszę mniej więcej około półtora roku. To jest mniej więcej czas potrzebny na jej napisanie, ale to nie wynika z tego, że rzeczywiście tak pracochłonne zajęcie to jest. Nie, bo ja po prostu nie zawsze mam czas na to, żeby usiąść i czasami też po prostu nie mam weny twórczej. I zdarza się tak, że ja przez miesiąc jestem w stanie napisać 5 stron i w ogóle nie mam ani czasu, ani ochoty usiąść do klawiatury. Jak myślę o tym, że miałbym coś jeszcze napisać po bardzo ciężkim dniu pracy zawodowej, to po prostu odechciewa mi się wszystkiego, rzucam wszystko w kąt i po prostu mówię nie. No ale czasami przychodzi taki miesiąc, że wpadam w twórczy szał, tak powiedzieć, i w ciągu jednego miesiąca jestem w stanie napisać nawet 60 stron. Więc nie ma reguły. Teraz drugie pytanie. Ile czasu zajmuje taki research? Też nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie takiej jednej. Dlaczego? Dlatego, że zupełnie inaczej wyglądało to przy mojej pierwszej książce, a zupełnie inaczej przy drugiej, trzeciej, czy teraz czwartej, którą piszę. Ponieważ przy pierwszej rzeczywiście musiałem sprawdzać każdy detal. Musiałem weryfikować każdy najmniejszy szczegół tego, co w książce ma się pojawić. Upewnić się. Czasami popełniam też błędy i stąd jak czytam dzisiaj moją debiutancką powieść, to ja widzę już dzisiaj, jakie błędy popełniłem, jeśli chodzi o coś, co się w niej nie zgadza, co jest nie tak, jak być powinno. Natomiast w każdej kolejnej książce po prostu jest coraz łatwiej. Jak pani wie, prowadzę tego bloga na Facebooku. Zresztą on jest dostępny nie tylko na Facebooku, on jest dostępny dla wszystkich osób, które nie mają Facebooka i są dostępne przez moją stronę internetową. Więc tam w razie czego każdy, kto nie ma Facebooka, nie korzysta z mediów społecznościowych, może wszystkie moje informacje znaleźć. Ale siłą rzeczy, prowadząc ten blog już 3 lata,
bardzo regularnie tworząc nowe posty, bo tam się zawsze przynajmniej raz w tygodniu coś pojawia, zawsze jest przynajmniej jeden post w sobotę o godzinie 8:15 punktualnie, więc stąd chociażby przy okazji tworzenia tych postów, no mnóstwo wiedzy już też sam w jakiś tam sposób przyswoiłem, więc bardzo często wykorzystuję po prostu te informacje, które mam z tych postów, które piszę regularnie. I można, to jest fascynujące, bo ta wiedza sama przychodzi, można powiedzieć. To nie, w tej chwili to już nie jest tak, że muszę jakieś bardzo skomplikowane researche przeprowadzać, jakieś bardzo skomplikowane badania, żeby odszukać jakieś kwestie, tylko zazwyczaj po prostu mam już je w głowie. Trochę też zmienia się charakter moich powieści. Każdy, kto je przeczytał, pewnie zauważył, że o ile w tej debiutanckiej książce jest, w tej debiutanckiej powieści jest bardzo dużo właśnie takich szczegółów związanych z obyczajowością i w ogóle z jakimiś, ale w każdej kolejnej jest już coraz mniej. No, z wielu powodów. Po pierwsze, trudno też opisywać w kółko cały czas te same ceremonie, prawda? Więc czy te same święta, czy te same jakieś tam detale z życia i z obyczajów tamtych ludzi. Więc staram się opisywać w każdej z tych książek coś zupełnie innego. W najnowszej książce, którą w tej chwili piszę, w ogóle w dużej mierze uciekłem z Rzymu po raz pierwszy na tak długo i tam akcja się rozgrywa w zdecydowanej większości w ogóle poza Rzymem, więc jest też dużo mniej okazji, żeby skupiać się na takich jakichś detalach związanych z obyczajowością, czy z religią, czy z ceremoniami, czy z życiem rodzinnym starożytnych Rzymian, no bo po prostu moi bohaterowie właściwie tam cały czas uciekają, cały czas coś się dzieje, więc jest to zupełnie inna praca w tej chwili, którą muszę wykonać. Natomiast, więc podsumowując, coraz mniej zajmuje czasu sprawdzanie takich detali, które w książce Państwo odnajdą. Tak anegdotycznie powiem, taką anegdotę pamiętam, kiedy pisałem pierwszą książkę, taki szczegół, na przykład opisałem podróż wzdłuż Via Appia z Rzymu gdzieś tam na prowincję, no i między innymi opisałem, że moi bohaterowie słyszą te słynne, brzęczące śródziemnomorskie cykady. Taki charakterystyczny element, prawda, krajobrazu, który znamy z wakacji. Dlatego w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja je zawsze słyszałem, ale w lipcu, w sierpniu, a akcja się dzieje w maju. Czy cykady brzęczą w maju? No i trochę właśnie w taki sposób okazuje się, że musiałem bardzo dużo czasu poświęcić na po prostu cykl rozrodczy cykad, bo musiałem się upewnić, kiedy one właśnie brzęczą, a kiedy nie brzęczą, bo jeżeli ktoś mi kiedyś wytknie, że przecież w maju nie mogły brzęczeć, no to będzie afera z tego powodu. No pewnych rzeczy nie daje się niestety uniknąć, pewnych wpadek, mimo że staram się naprawdę bardzo dokładnie takie rzeczy sprawdzać. Zdarzyło się na przykład, że o ile w jakiejś scenie na przykład opisuje, nie wiem, że bohater czy bohaterka je, nie wiem, brzoskwinie, morele, pomarańcze czy skrapia coś cytryną, no to staram się zawsze sprawdzać, czy przypadkiem nie jest tak, że jakiś owoc czy jakieś warzywo przywędrowało do nas z Kolumbem, bo gdyby tak się okazało, no to byłoby niedobrze, prawda? Zazwyczaj staram się to sprawdzać, no, ale niestety nie wszystko jestem w stanie sprawdzić. Okazuje się, to jedna z czytelniczek mi wytknęła, że na przykład opisywane przeze mnie opuncje niestety nie istniały w starożytnym Rzymie, czy na przykład agawy, które dzisiaj wydaje nam się to taki oczywisty element krajobrazu Włoch, a tymczasem okazuje się, że Rzymianie jednak ani opuncji tych kaktusów, ani tych takich, nie wiem jak je nazwać, no tych takich roślin właśnie agawy, które rosną bardzo często wzdłuż dróg, no Rzymianie okazuje się nie znali, no ale niestety w książce już się to pojawiło, nie dało się tego odkręcić.
To jest w ogóle taka bolączka pisarzy, którzy zajmują się między innymi powieściami historycznymi, że zawsze się znajdzie jakiś człowiek, czytelnik, który jest po prostu totalnym ekspertem w takiej bardzo wąskiej dziedzinie, typu cykl rozrodczy cykad, tak, czy te agawy, i będzie wiedział, że był błąd, a nie da się oczywiście wszystkiego sprawdzić i przewidzieć, ale a często się panu takie sytuacje zdarzają, że właśnie, że czytelnicy nie, no to super, bo nie, ja bardzo rzadko są to dosłownie pojedyncze przypadki, kiedy rzeczywiście mi wytknięto, że coś było fizycznie niemożliwe, ale tutaj muszę wielki ukłon i wielkie podziękowanie też złożyć na ręce mojej pani redaktor, która naprawdę wykonuje tytaniczną pracę i która wszelkie tego rodzaju różne błędy jest w stanie wyłapać, i naprawdę jeżeli coś, czasami czegoś nie sprawdzę, to bardzo często ona właśnie jest taką ostatnią deską ratunku i pomaga mi jeszcze wyłapać rzeczy, które powinny zostać zmienione. Oj, niesamowite. Ja chciałam jeszcze dodać, bo nie padła nazwa bloga, a naprawdę serdecznie zapraszam wszystkich naszych widzów do odwiedzin. Pan Michał prowadzi bloga, który nazywa się Michał Kubicz, Sekrety Rzymu, i potwierdzam, że to jest po prostu kopalnia ciekawostek, niesamowitych informacji o Rzymie. Dużo też zdjęć pan tam wrzuca, to jest bardzo czasochłonne zajęcie. Staram się. Przede wszystkim powinienem podkreślić to, że dużą wagę przykładam do tego, żeby na tym blogu, na tej stronie na Facebooku pojawiały się tylko i wyłącznie moje materiały własne. Więc tam nie ma, ja staram się nie udostępniać cudzych materiałów, cudzych wpisów, cudzych jakichś tam. Nie, zasadniczo to wszystko moje własne opracowania i w przytłaczającej większości również moje własne zdjęcia. Są naprawdę sporadyczne wyjątki, kiedy korzystam ze źródeł ogólnodostępnych, jakieś zdjęcia udostępnione w Wikipedii, bo czasami po prostu nie mam własnych zdjęć jakiegoś obiektu, jakiegoś miejsca, ale to są naprawdę bardzo sporadyczne przypadki. Więc zajmuje mi to... Zależy. Są czasami wpisy, które zajmują mi bardzo mało czasu i jest to po prostu tak naprawdę jeden wieczór poświęcony, żeby napisać jakąś ciekawostkę i dobrać do tego odpowiednie zdjęcia. Staram się jeszcze te zdjęcia również jakoś opracowywać, żeby one były atrakcyjne i wybierać te, które rzeczywiście są ciekawe. Natomiast są też wpisy, które, nie ukrywam, zajmują bardzo dużo czasu, jak na przykład przedostatni wpis, który dotyczył bardzo rzadko odwiedzanych, właściwie prawie sporadycznie odwiedzanych przez turystów podziemi pod Bazyliką Świętego Jana na Lateranie w Rzymie. Jest to miejsce absolutnie fascynujące, gdzie możemy spotkać historię od pierwszego wieku aż do IV wieku. Mamy tam budowle z czasów Nerona, z czasów Septymiusza Severa, z czasów Konstantyna. No, po prostu cały przegląd tego tak zwanego rzymskiego tortu, prawda, jak się określa te różne warstwy historyczne Rzymu. I ponieważ jest bardzo mało opracowań na ten temat, te, które są wszystkie obcojęzyczne, są w dodatku często wewnętrznie wzajemnie sprzeczne, więc bardzo dużo czasu mi zajęło opracowanie tego posta po to, żeby był on ciekawy dla czytelników i jeszcze żeby były do niego dobrane ciekawe zdjęcia. Ten post mi zajął bardzo dużo czasu. No, serdecznie zapraszam, żebyście Państwo zajrzeli. Zostało nam kilka minut, w związku z tym chciałam oczywiście zapytać o plany na nową powieść. Czego możemy się spodziewać? Czy to też będzie powieść wokół jakiejś postaci ciekawej, historycznej? Czy jest Pan już w stanie zdradzić nam troszeczkę szczegółów? Oczywiście jestem w stanie zdradzić parę szczegółów. Książka jest już dosyć mocno zaawansowana i właściwie gdyby nie to, że w tej chwili bardzo, bardzo zajęty, prawdopodobnie mógłbym ją już nawet kończyć. Natomiast, no i ze względu właśnie na obowiązki zawodowe trochę jeszcze to zajmie czasu. Natomiast powiem tak, otóż może powinienem zacząć od tego, że jakkolwiek kolejność pisania tych książek nie jest do końca zgodna z
chronologią, z ich wewnętrzną chronologią, bo zacząłem od Agrypiny, która w rzeczywistości z tych książek już napisanych chronologicznie powinna być ostatnia. Teraz napisałem dopiero co Kaligulę, który chronologicznie jest w środku, można powiedzieć, a wcześniej był Tyberiusz, który jest chronologicznie jako pierwszy w całym tym ciągu. To proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te książki opisują życie jednej rodziny. To jest w rzeczywistości. Każda książka opowiada o jakiejś historii życia kolejnych pokoleń tej rodziny. To jest cały czas rodzina cesarska, rodzina zaliczana do tak zwanej dynastii julijsko-klaudyjskiej. Więc jeżeli zaraz pani zobaczy, pani redaktor, że mamy trzy książki, które opowiadają o tej rodzinie, no to nasuwa się oczywisty wniosek, że zarówno będzie ciąg dalszy opowiadający cały czas o tej właśnie rodzinie. Więc mogę zdradzić, że całość będzie się składała w taką sagę złożoną z sześciu części docelowo. Sześć części opowiadających o stu latach życia dynastii julijsko-klaudyjskiej. No i książka, którą teraz piszę, to jest książka w rzeczywistości otwierająca cały cykl. To jest książka opowiadająca o Julii Druzylli, czyli pierwszej cesarzowej Rzymu, żonie cesarza Oktawiana Augusta. Można powiedzieć, wstępny roboczy tytuł to jest Livia, matka bogów. Dlaczego? No bo ona stworzyła, można powiedzieć, całą tę dynastię, cała ta dynastia od niej się zaczęła. Więc będzie Livia. Livia to będzie książka opowiadająca o jej młodości, więc to nie będzie książka opowiadająca o jej czasach, kiedy już była cesarzową, tylko raczej o tym, jak to się wszystko zaczęło, jak to się stało, że ona doszła tam, gdzie doszła. I to był bardzo burzliwy okres jej życia, więc naprawdę będzie bardzo dużo zwrotów akcji, będzie bardzo dużo się działo, bardzo dużo będzie się działo poza Rzymem. I bardzo burzliwy okres, bo to czasy właściwie tego przełomu, końca Republiki, kiedy cesarstwo jeszcze nie powstało, Republika już się właśnie waliła. W tle oczywiście mamy walki pomiędzy Oktawianem, Markiem Antoniuszem, pojawiają się tam wszystkie te postacie, które znamy z historii. Także to będzie właśnie Livia Druzylla. I później muszą powstać jeszcze, żeby zamknąć cały cykl, muszą powstać jeszcze dwie książki. Jedna musi opowiadać o czasach panowania Oktawiana Augusta, czyli tak mniej więcej to będzie ciąg dalszy po Livii, tak chronologicznie. No i musi być ostatnia książka, która zamknie cały cykl, która będzie stanowiła jego dopełnienie, no i to będzie książka poświęcona Neronowi. Więc bardzo trudna, dlatego że niestety będę, dlaczego trudna i dlaczego zostawiam ją na sam koniec? Bo tą książką niestety będę musiał wejść na teren zarezerwowany już trochę przez naszego noblistę i Quo Vadis. I dlatego to jest bardzo trudna do napisania książka, po to, żeby no, nie wejść już w ten układ, który stworzył Sienkiewicz, i po to, żeby napisać coś nowego, żeby wydobyć z tego Nerona jakąś inną charakterystykę. No a najgorsze jest to, że nie tylko ta charakterystyka musi być inna, ale ona przede wszystkim musi być jeszcze kompatybilna z tym, co zostało już przedstawione w Agrypinie, bo przecież Agrypina chronologicznie musi być przed Neronem. Więc tam się Neron już pojawia. Więc to musi być taki ciąg dalszy po Agrypinie i tu niestety wchodzimy właśnie w poletko Sienkiewicza. Bardzo trudne, bardzo duże wyzwanie. Ja myślę, że będzie rewelacyjnie i bardzo się cieszę, że to będzie aż sześć książek. Nasz czas dobiega końca, ale chciałam naprawdę bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie. Państwa zachęcić, jeśli Państwo jeszcze nie znacie książek, do sięgnięcia po lekturę, będziecie zachwyceni. Panu życzę chyba ekranizacji, bo to się naprawdę nadaje na taką kolejną grę o tron, moim zdaniem. No i szału twórczego, żeby te książki przyszły do nas jak najszybciej. Serdecznie również zapraszam do odwiedzin serwisu Ciekawostki Historyczne. My też się staramy wyszukiwać różne smaczki z historii. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać, może o kolejnej książce. Naprawdę serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję państwu serdecznie.